Siema, praktycznie chyba równo tydzień temu powinniście zobaczyć film. Zobaczyliście film, w którym miałem budowanie kostiumu. Dzisiaj wreszcie dostałem z Negrosa swój hełm. Dopiero zauważyłem go dzisiaj rano. Nie wiem, kiedy mi odpisali na suporcie czy coś, ale stwierdziłem, że no cóż, trzeba sprawdzić, co w ogóle do tego hełmu może wejść. I wiecie co, jestem trochę rozczarowany, bo wydałem naprawdę kupę forsy, a nic mi tam nie weszło, czyli... Chcąc, nie chcąc, jeśli bierzemy kostium PvP+, czyli ten, co może być 3 bonusy, to możemy się zdziwić, bo na pierwszym levelu, no nie wiem, czy ktoś jest w stanie wydać 20-30 milionów, albo tak jak ja chyba 60 wydałem, albo i więcej, na to, żeby mieć w kostiumie 3 bony. No właśnie, no to takie trochę... Dwa bony jeszcze jako tako się dało zbierać, ale co do trzech, to powiem wam, że mieszałem. Zanim... No tutaj sobie oglądajcie, jak wychodziły bony, ale w ogóle muszę wam podziękować, bo z mitami jesteście dla mnie po prostu mega motywacją, zostawiając tą każdą łapkę w górę pod odcinkiem z mitami. I powiem wam, że ja... Cały czas gdzieś jak gram, to jest tak, a może to by nagrać, tam widziałem taki komentarz, że z tym było coś, to biorę i nagrywam. Powiem tak, myślałem, że serię z mitami skończę do końca roku jako pierwszy sezon. Pewnie tak się stanie. Ile będzie odcinków? Tego nie wiem. Wczoraj był 16, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do 16 odcinka, macie go w komentarzu w opisie. I powiem wam, że zastanawiałem się nad jednym. No jeśli dobiję tak do 20... No, poczekajcie, inaczej policzę. Bo policzyłem sobie, gadam trochę od rzeczy, ale mamy listopad i myślę, że jutro będzie kolejny, czyli 16, 17, 18, 19... 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2 odcinki z mitów może będzie gdzieś tak do końca roku. Jeśli nadal utrzymacie taką zajebistą aktywność, no. Ale się zastanawiam, czy nie skończyć na 24 odcinkach jako sezon pierwszy. Co o tym sądzicie? I w następnym roku po prostu zrzucić 20 kolejne 4 odcinki jako sezon drugi. No, tak już w głąb daleko wybiegam, ale może się uda tak naprawdę. I to nie zależy zaraz ode mnie, tylko od was, czy wam się podoba cały czas, czy nie. Z czego to mi się wydaje, że 24 odcinki to będzie jakoś bardzo nierówno z mitami, więc lepiej by było 30, bo 24 to będzie trochę mniej mitów, bo to będzie tylko 120 mitów, a 30 to będzie pewnie 150. Więc się sam zastanawiam, ile mitów na jeden sezon powinno być. Co do wbijania bonusów w ten hełm, no to jest totalna katorga, ale wchodzą takie same jak w hełm normalny. Czyli może być... W ogóle ja powiem tak, poluję na diabły i na magię. To są dwa bony, które mnie są potrzebne, które mnie się przydadzą i będą chyba najbardziej sensowne tak naprawdę, jeśli patrzeć na to, że no... Tak mnie się przynajmniej wydaje, że będą naprawdę najbardziej sensownymi bonami w metinie ze względu na to, że to jako tako będzie... bardzo pozytywnie wpływało na grę i exp w lesie. Jak sami widzicie, trochę mamy expa. Expiłem na razie 3,5, nie, z 4 godziny expiłem. No, bo 3 godziny PDK miałem i jedną miałem tylko PDK, jedną procent, czyli wbiłem jakieś 51%, więc to jest całkiem chyba niezły rezultat. I myślę, że można o wiele szybciej jeszcze exp, jakbym miał PDK z IS, ale na razie nie stwierdziłem, że po co mi PDK z IS i tak wbiję ile będę chciał. Bo teraz tak naprawdę bardzo mnie się spodobał exp ze względu na to, że no jak sami wiecie, nie liczy się kto ile utrzyma generałów, tylko kto ile będzie expił. Taka prawda. Nie pamiętam już jaki jest level na PL-u maksymalny teraz. Chyba 114, może być 115. Zaraz zobaczę, jeśli ktoś już ma 115, to się zastanawiam, kto pierwszy zrobi tą stalkę nową na plus 9. Dobra, Negros jest 113, druga jest 110. Samos jest 113, 111. Etolin 112, 112. Andros 112. Inteligentny, coś mi mówi ten nick. Weater 114, uhuhuhu, ktoś zaszalał. Diumar 111, a tam już na tym poprzednim będzie 115 teraz. No i Tortuga
110, całkiem nieźle. Powiem wam, że ja jakoś na razie nie widzę sensu wbijania większego niż 104, bo się pozbawię dropa, a przeddeków przede wszystkim, a dropek, który będzie miał 90 level, no to to trochę jeszcze potrwa, zanim wbiję mu przynajmniej dwa skille na P i zrobię całego biologa, bo biolog no, jest podstawą, jeśli chcemy robić dropka, wiecie o tym, prawda? No i jeszcze szamanka na razie 85. Będę pewnie niebawem chciał jej wbić, zostało mi jeszcze 20 chyba dwa klejnoty, więc powiem wam, z tymi klejnotami jest taka patologia. To jest taka patologia z klejnotami. Wbiły trzy bony, więc te bonusy trzeba sprzedać. No jak sami widzicie, ponad 5 minut wbijałem same trzy bony i to zeszło mi 25,9, 34 miliony na same trzy bony. I to ja nie wiem, czy pierwszy level, jeśli kupi sobie taki hełm, to będzie miał 32 miliony, żeby wyrzucić mu trzy bony. No i teraz lepszy motyw, bo ja szukam najlepiej 15 magia, 20 diabły, ale niech będzie 10 magia, 20 diabły, to się nie obrażę, bo to DMG jest naprawdę bardzo ważne i przez miesiąc będzie dużo, dużo zabawy. Na szczęście GF przekładając zwróciło mi 30-dniowego dziada, a nie, nie wiem, 27 czy 23, tak jak jest z kostium tak naprawdę, to dziękuję za to. Mogę powiedzieć tylko, że Sura w takim wydaniu Halloween wygląda fajnie. Ciekawe, co wymyślą nas jako stroje świąteczne. No pewnie ten się skończy gdzieś na koniec listopada, więc do końca listopada będę mógł wbić gdzieś tak z 102, 103, bym chciał. 102 by wystarczy, nie muszę dużo wbijać. Ale... Dobra, 104 by się przydał, ale 101, 102 myślę, że na pewno będę chciał wbić w listopadzie. Kurde, straciłem cały sekret expa. Ale no sami widzicie, powiem tak, żałuję, że trochę nie zostawiłem od razu, jak było 15 ogień, bo bym testował mity. To mogę powiedzieć od razu, że no 15 ogień, mam kilka już itemów przygotowanych, 15 ogień, 15 wiatr, 15 błyskawice, 15... No, takie duperele mam przygotowane, żeby zrobić odcinek z mitami. I myślę, że na pewno coś się będzie działo. A co do wszystkich odcinków, powiecie co, im będzie im więcej, tym tak naprawdę będą mniej oglądane ze względu na to, że będzie ich dużo i każdy będzie się gubił, przy którym odcinku jest, dlatego one się nazywają tylko tak podstawowo, pogromcy mitów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Nie chcę dodawać tam żadnych dodatkowych rzeczy. Sezon pierwszy to będzie sezon pierwszy tam do 24 odcinka, a potem za sezon drugi się zacznie tyle. Proste. No, powiem wam, że ten hełm moim zdaniem wygląda dziwacznie. On na Surze jeszcze jako tako wygląda fajnie, bo to jest jako cała maska. Jednak na Lykanie to jest śmiech na sali. Jeśli ktoś widział, jak to wygląda na Lykanie, to naprawdę to nie jest fajne. To nieładnie wygląda. Myślę, że będzie gdzieś na fejsie SS wszystkich postaci męskich, jak wyglądają w kostiumie, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale to jeszcze chwilę czasu potrwa. Nie wiem, jak wygląda szaman, męska postać w tym kostiumie. Naprawdę, ciekawi mnie to. Muszę przełożyć. Polekan wiem, jak wygląda, szamanki też widać, ale szamana żadnego chyba nie widziałem jeszcze w tym kostiumie tak naprawdę. To będzie trzeba sprawdzić. Ninja też chyba nie widziałem żadnego. Nie, jedną może widziałem w srebrnych zazwyczaj. To znaczy w tych stalkowych, o tak mogę powiedzieć. Jakby to nie miało, jakby to było czarne pod spodem, to by było, wyglądało o wiele ładniej tak na serio, ale no cóż, zrobisz, nic nie zrobisz, to taki pomysł był. No to tak też się nie stanie. Więc jeśli ktoś chce kupić sobie kostium plus i myśli, że wrzucę sobie 2k HP, 10 do perzety, 50 do ataku, a w hełm wrzucę sobie na przykład 20 diabły, 15 unik strzały i trucie, nie ma szans. Znaczy szanse są, ale jakim rezultatem, ile kasy wydasz, to już będzie istny hardcore. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, polub, bo to jest najfajniejszy motyw w tym wszystkim, że te polubienia naprawdę motywują, jeśli jest pod koniec miesiąca kilka tysięcy polubień na kanale w nowych filmach.
i motywuje do dalszej pracy, że jeśli coś się podoba, to znaczy, że jest ok. No i oczywiście skomentuj. W ogóle powiedzcie mi, jak wam się podobają te kostiumy, co? Bo słyszałem, że niektórzy bardzo, bardzo marudzą na nie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie Dim2 i widzimy się już niebawem.